dobry, z tej strony Maciek z firmy Mavkar, a dzisiaj mam dla Was Seata Leona trzeciej generacji z 2015 roku, wersji FR, silnikiem 150 koni, dwulitrowy diesel, manual. Jak widać, te FR-y wyglądają inaczej niż standardowe Leony. To jest taki, można powiedzieć, troszeczkę pakiet S-Line jak w Audi. Macie inny zderzak, tutaj też przy okazji inne reflektory, bo auto ma LED, który bardzo polecam, fajnie świeci w nosy, no i też nadaje takim samochodom dużo świeższego wyglądu przez te paski z tyłu i z przodu w reflektorach. No i ten pakiet FR ma inne oczywiście plastry miodu, no i też inne wnętrze z bardzo fajnymi kubułkowanymi fotelami z przedszyciem czerwoną nicią, no i też te fotele mają, że tak powiem, takie dodatkowe pakiety schowku, żeby coś sobie wrzucić tam pod nogi i mieć pod ręką. Też fajne alufelki 17 cali. No i jak widać, jeszcze rzeczy wizualnych, ma czujniki parkowania przód, tył, nie wspomniałem o przeciwdzielnych. No i fabrycznie teraz widać przyciemniane szyby, ładne zewnętrzne relingi. W ogóle te auta się mogą podobać. Jest to płyta podłogowa Golfa 7. Według mnie są bardzo ładne, nawet ładniejsze od Golfa, bo pierwsze Leony się wszystkim podobały. Jak ja byłem młody, to każdy chciał mieć tego Leona jedynkę. Potem dwójka był taki, no, wanowaty trochę i nie wyglądał tak dobrze. No i ta trzecia generacja naprawdę zrobiła się znowu taka ostra, sportowa, czyli jak ten FR Formula Racing. Co jeszcze warto wspomnieć o nim? Auto jest absolutnie bezwypadkowe. Jak to śledzi relacje, malowaliśmy tylko jeden zderzak, nawet nie cały, bo było zadrapanie jakiś murek. Wszystkie elementy, tak, to jakiś pomiar lakieru około 100, poniżej 100, czy tam 100, 120 mikronów. Też nie jest poobijany, powniatywany, nie zgnity. Widać, że jest dobrze utrzymany. I też serwisy były do samego końca. O, taka ciekawostka, auto ma trochę większy przebieg niż standardowo, bo ma 297 tysięcy. Dla mnie jest to plus, bo ja jednak uważam, że diesel to powinien jeździć, się nagrzewać i robić jakieś trasy, a nie szukać diesla, który ma zrobione 5 tysięcy rocznie i najczęściej zaraz coś jest do roboty. A też kupując auto z takim przebiegiem prawie 300 tysięcy, to na pewno już sporo rzeczy jest wymienionych, typu dwumasa, bo dwumasa starcza do 200-250 max. Tutaj dwumasa jest cichutka, nie klepie, nie dygocze, więc ktoś to już zrobił. No i taki ogólny serwis bieżący. No i też od razu duży plus, że dostajecie go też taniej, tak, niż pojazdy z takim przykładowo przebiegiem połowy niższym. No ale tu chociaż macie oryginal lakier, no i auto wyglądające, jak widzicie, bardzo ładnie i też w ciekawym kolorze. Teraz tego może dobrze nie widać, bo troszeczkę się niebieski wydaje przez ten śnieg i odbijające się niebo, ale jest to bardziej taki szary grafit na mój gust. Ja się na kolorach nie znam, ale jak widzicie, teraz troszeczkę rozjaśniłem. Jak się spojrzy poza kamerą, bardziej jest grafitowy. Czy coś jeszcze warto o nim wspomnieć? No chyba wszystko ciekawego już Wam powiedziałem. Klocki tarcze, technicznie wóz bez zarzutów, bez żadnych błędów, bez żadnych tego typu kocopołów. Czyściutki, bez zapachów, czysty bagażnik. Dobra, moi mili, nagrajmy sobie książkę serwisową. Proszę, sobie ją przygotowałem. Wpisy 1, 2, 3.
ty. Ogólnie te serwisy prowadzone do końca i tam gdzieś przy iluś był wymieniony Rożen, proszę, przy 177, można powiedzieć, że już 4 lata temu. Czyli auto ma przejechane w rzędzie 120, te auta mają co 180 mniej więcej wymianę lub poliftowe silniki na 210, więc jeżeli ktoś jeszcze chce, może pojeździć, proszę, 240 i chyba będziemy mieli jeszcze jeden wpis, sekundkę, proszę, 271, teraz ma 297, czyli można sobie akurat już jakiś serwisik olejowy zrobić, żeby wiadomo, auto służyło nam jak najlepiej. To tyle z książki serwisowej, a omówmy sobie wnętrze pojazdu, bo jest bardzo ładne, minę tego przebiegu, co oczywiście wspominałem już. Zaczynam od lewej strony, proszę bardzo, przyciski już się nie ścierały, tu mamy elektryczne lusterka z podgrzewaniem i też można sobie je złożyć, proszę bardzo, ładnie nam się jedno i drugie złożyło i zaraz nam się one rozłożą. Od razu jak jestem tutaj, pokażę wam boczek cały, niezniszczony. To oczywiście jakieś miejsca na kubeczki, na takie rzeczy. Włącznik świateł, przeciwdzielne, przód, tył. Tutaj macie schowek i od razu też airbaga. Idziemy na środek, proszę, komputer pokładowy. Żadne błędy się nie palą, silniczek równo pracuje. Tutaj kierownica też niezniszczona, ładnie utrzymana. Przyciski do sterowania radia, oczywiście jest FR kierownica, jak wspominałem, w tej wersji wyposażenia zewnętrznego i mocniejszego silnika 150 koni, czerwona nić oprzywająca ją tutaj, no i tutaj możecie sobie zmienić, czy chcecie audio, telefon, status samochodu, dane, no wiadomo, standard obsługa komputera, telefonu, tu macie jeszcze włączenie tempomatu, obsługa wycieraczek, wielkich cudów nie ma, fajnie zaprojektowana deska, ładnie, podoba mi się, że ten kształt przechodzi tak jakby jest połączony licznikami, takim ala, no nie jest to prostokąt, ale takim zakręconym prostokątem, też fajny dotykowy ekran, możecie sobie wejść w car, w jego tam ustawienia, status samochodu, albo sobie klikać tak jak ktoś woli, na przykład dotykowo. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Oczywiście jest też Bluetooth i muzyka puszczanie, więc wiele osób z tego się ucieszy. Tutaj dalej klimatyzacja automatyczna, też duży plus, dwustrefowa, auto fajnie grzeje. No i jeszcze tryby samochodu, proszę, możecie sobie ustawić Eco, Norma, Individual, Sport, też fajna sprawa. No i dwulitryweczki, co dużo osób ceni na autostradach, mają 6 biegów i naprawdę jest to auto od razu bardziej ekonomiczne i cichsze, bo 1.6 miało na pewno w pierwszych latach 5-biegową skrzynię biegów. Spójrzcie, jak ładnie utrzymane mieszki, wszystko oryginał, tak samo jak i tutaj dalej nam przechodzą te czerwone nici, podłokietnik skórzany, przesuwany, tu macie jakieś schowki, miejsce na zapalniczkę, na dwa kubeczki, spójrzcie sobie na fotele, fotele ładne, z tyłu Isofix, też przyjemnie utrzymany, sufit niepozalewany, airbagi, standardy, o których już nie chcę wam wspominać, bo szkoda na to czasu. Ale naprawdę jak na 300 praktycznie tysięcy, wnętrze w świetnym stanie, no bo ja uważam, że te samochody, które jeżdżą po autostradzie, no naprawdę się mniej zużywają niż takie, które odpalacie i robicie 5-6 km, zwłaszcza diesle, i tylko je gasicie. Cóż, o wnętrzu pojazdu to tyle. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Chcecie innych aut, to zadajcie mi jakieś tam pytanie, no może być na maila, może być też przez moje media społecznościowe, takie jak Mavcar Auta na Instagramie, czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co aktualnie jest wystawione, wbijcie na otomoto.mavcar.otomoto.pl. No i pamiętajcie, że każde u mnie auto jest opłacone, mogę w rozsądnych pieniądzach je dostarczyć lawetom, jeżeli ktoś nie ma jak dojechać. I jeszcze też ważna sprawa, można sobie wykupić gwarancję do roku czasu. A jeżeli potrzebujecie takiego samochodu lub innego, a moje filmy wam się podobają, mogę wam go poszukać na zamówienie. Pozdrawiam, cześć!